Siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w takim szybkim ogólnie, znaczy nie wiem, nie będzie taki szybki, bo trwa 10 minut, ale ogólnie dzisiaj będziemy sobie reagować na niesamowite rzeczy WoW, tak jak pisze w tytule. Autor pisze w tytule, że to są niesamowite rzeczy WoW, więc sobie to sprawdzimy. Ogólnie jeszcze tego filmiku nie oglądałem, jest on czwarty na karcie na czasie i linka i tak wam podam, ale autor pisze, że tego i tak w sumie to nie są jego sklejki, więc jeżeli autor by chciał coś ode mnie, to proszę pisać mi tutaj na PW albo na mojego maila, który jest w informacjach. Ja sobie zbędnie nie będę przedłużał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, takich reakcji itp., takie spróbuj się nie za te... za... jak to się... spróbuj się nie... aj! Spróbuj się coś tam nie te, nie zdziwić itp. Ogólnie wpadłem na to szybko, bo dzisiaj mi się nudzi, nagrywam filmy dla was. Jeżeli ogólnie chcecie więcej takiego kontentu, to walnijcie łapkę w górę i rozwalcie ten przycisk tam na dole. Łapkami. I piszcie komentarze. Przypnę każdym serduszko. I ogólnie macie tutaj ankietę, jaki film ma być następny. No. I przejdźmy sobie do oglądania tego śmiesznego filmu. Znaczy śmiesznego, to nie jest śmieszny film, amok. To jest film, który ma mnie, kurde, tutaj... pokazać mi te niesamowite rzeczy, WoW. Dobra, lecimy sobie oglądać film. Walnij łapę. Subskrybuj. Dzwonka zostaw, bo bez dzwonka nie zobaczysz filmu. Idziemy oglądać. Ta muzyka jest... kurde... ta muzyka jest śmieszna. No i co tu się takiego ciekawego wydarzyło? Kurde, portfela sobie nie wyciągnąłem z kieszeni normalnie, gościu. A, tu Dark Weather. Ty, jak ja się zaszokuję, to chyba przegrywam. What the f... o... no dobra, już przegrałem, w sumie. Jak chcecie to z karami albo z jakimiś innymi osobami, to piszcie mi też... nie no, piszcie mi łapkami w górę, tak. Piszcie mi komentarze. Co to jest w ogóle takie? To jest tort jakiś? What? Co to było? Fajny touchpad. No i co to takiego, takiego niesamowitego w tym touchpadzie? To jest taki... Jezu, to są takie mini te... mini garnki robi. O lol. A ja serio jestem w szoku. Niektóre rzeczy. Jeszcze tego nie oglądałem, powiem wam szczerze. Widziałem to na kanale twórcy. 100% niesamowite. Pozdrawiam z tej strony, ale... ogólnie jeszcze tego nie oglądałem. Ej, co to tak? Schnie, tak? Szybko. Wow. Wow! Jakbym tego nigdy nie widział, tego efektu, że można tak zrobić na kawie na przykład, albo na jakiejś kurde... nie no, dobra, nie będę się tutaj specjalizował, bo nie znam się na tym, ale ogólnie takie coś jest bardzo łatwo stworzyć, nie? Ajajajajaj. Ej, śmieszne są takie filmy, w ogóle... no fajnie to wygląda. O to gdzieś już widziałem, szczerze wam powiem, to gdzieś już widziałem. Takie niszczenie tych rzeczy, nie? To... kobiety napiszcie, dziewczyny, napiszcie mi, co sądzicie o takich czymś, czy takie coś jest spoko według was. Takie niszczenie rzeczy specjalnie, nie? Fajna muszla. Elegancko to wygląda. Co jest w ogóle za ten? To jest jakieś stopione szminki? Co to jest? Ty, w formie do jajek. I to będzie rosło? A nie, to sobie tak ścieka. Aha, ja już wiem, o co mu chodzi. Wiem, o co chodzi w tym filmiku. Tutaj ogólnie to niby tak ma zastygnąć na brzegach i ma stworzyć takie jajka, które później można skleić. Tak, i powstaną... to jest czekolada. To jest czekolada w różnych kolorach chyba. Tak mi się wydaje. Tarararam. To niby garnki robią, ale tak w trochę prostszy sposób. Nie trzeba lepić, tylko po prostu sobie tak obklejasz tutaj. A ta muzyka jest świetna. O, to gdzieś widziałem, zarąbisty efekt. Jakbym miał Lamborghini, to bym za takie coś zrobił. To też jest spoko. Nawet taki długopis, co można sobie kręcić i w ogóle i tworzy taki efekt. Lol. Ja serio jestem w szoku, niektóre filmiki są spoko. A niektóre takie, wiecie, jakbym to gdzieś widział. What the f... czy... co... jak on to zro... jak to jest zrobione? To muszą być takie nitki pod spodem. I no, i te nitki wtedy się zrywa, no. Tak samo tutaj pewnie jakiś liść wczepiony, no, tak myślałem. Ty, ale takie coś w sumie łatwo zrobić. Kawałek paproci. Obklejasz, zrywasz, no i masz. Normalnie. No tak, no widać, że to jest coś pod spodem podłożone.
Ty, jakbym takie coś zrobił kiedykolwiek? Może kiedyś takie coś wykombinuję, jakiś prezent czy coś, fajny pomysł. To też się kiedyś bawiłem takim czymś. Igła i wbijanie na przykład w galaretkę, znaczy w żelatynę, przeżoczystą. I fajnie to wygląda, bo to zostaje tak jakby w środku, nie? Albo przecinanie tych... O, to jest orębisty efekt. I to jest jeszcze taka igła jakaś na końcu z takim ostrzem. Lol. To jest tak jakby takie reaction video, więc w sumie filmu nie bierzcie na poważnie. Ale jak chcecie więcej, to oczywiście łapa w górę, bo bardzo fajne, no bardzo fajnie mi się to ogląda. Takie moje pierwsze... Będę oglądał takie filmy, których jeszcze nie widziałem na 100%. Niektóre się tutaj pokazują, które widziałem, ale nie wszystkie. Tego na przykład nie widziałem, tylko ja będę mówił, co ja widziałem. Jezu, później będziecie pisać, Amok, nie gadaj tyle. Ale fajny efekt. Aha, i tu powstaje taka... Dobra, taka róża. Lol. Ej, ale... Zarobiście, to pewnie wygląda... Aha, to jest tak, że... On to później wywrócił i to tak wyszło. Aha, najcięższy... Najcięższy sposób na pomidora. Kurde, nic nie słyszę o tych słuchawkach. To jest pewnie lód, który się topi, cofnięty od tyłu. Brawo. Brawo. Wcale to jest niesamowite. To widziałem gdzieś. Też fajny efekt. Tak się robi z właśnie cukierki. Ciasto na cukierki, tak. To nie jest ciasto na cukierki, Amok, tylko to jest... Takie... Jezu, naprawdę z gry coś niesamowitego. Wow. Wow. Ho, ho. Jezus Maria. Wiecie, ile to trzeba razy... Wiecie, to ile to musiało być powtórek, żeby to wyszło perfekcyjnie? Co to jest? Czy to zbiera... Co to zbiera? Szyszki? Serio? Ty, ale fajny sposób. O kurde. Ty. Tego to ja nie widziałem. Tak się niszczy auta, kurde, w szybszy sposób. Że to daje radę w ogóle ta maszyna, tej. A to jakaś Renault... Nie, to Citroen jakiś. Wow. Jakiś Citroen? Citroen Creative Technology? No fajnie, teraz taką plombą przypierdzieli i będzie taki znaczek. Jak z tego, z Harry'ego Pottera. O! No i super. Tak, jak to się nazywało? Nie będę mówił. O, panie, takie coś by mi się przydało. Dwie szyny, normalnie, gościu. I maszynka za ciebie, kurde. Ścianę robi. Nie jeden Polak budowlaniec by, kurde, wykorzystywał. Takie wózki widłowe też są spoko. Na bok jeździ normalnie, nie trzeba nic kombinować. Jest ta muzyka. A przez tą muzykę się tylko oglądać film. Fajny mieszak. Mieszak. Jak to się nazywa? Taka, kurde, patelnia do podrzucania. I automatyczna, kurde. Takie coś by się przydało w takich kuchniach. Może używają? Nie wiem. Jak ktoś się zna na tym, to może napisać komentarz. Ogólnie piszcie dużo komentarzy, bo YouTube jest taki zrąbany, że... Ostatnie wyświetlenia to masakra. A mi się chce nagrywać po prostu. Fajny stół. Gdzieś widziałem taki stół, co się obkręcało i się powiększał. Więc to jest praktycznie coś podobnego. I fajne zastosowanie. Co on zrobi z tymi konwersami? Lol, jak on to wiąże w... What the f... Jak on to tak zawiązał? Przecież sznurówki musiał gdzieś schować. What the fuck? Ty, niesamowita zjeżdżalnia, patrz, zabije się. Uhuhu. I na końcu rekin. Nie, no, tego nie było. No i mówiłem, ty ludzie, jak go oglądają. Ty, największe domino świata, patrz. Aj, ta muzyka mnie rozkręca. Jakieś największe domino. I się rozwaliło. Jezu, fajna muzyka. Oglądaj do końca ten film. Yeah. Kręci pan kulką. Kręci też drugą kulką. Drugą kulką. Nie, dobra, nie będę robić z siebie debila.
Chociaż już siebie robię debila. Nie. Wystarczy, że odpaliłem ten filmik, to znaczy, że zrobiłem siebie debila. Ale koleś jest dobry, bo koleś piłki, kurde, kręci na ślepo i wie, gdzie stawiać tej. To by był dobry, kurde. Nie wiem, kim by był. Ale szacun, łapka w górę. Jezus Maria, masakra. Ja to nie wiem, jak on to robi? Na wyczucie? A jeszcze na palcach, ty, jeszcze na głowie sobie połóż jedno. Ty, to nie jest z papieru? What the f... To jest ciekawe, no. To jest bardzo ciekawy film. What the f... Ty, jak on to tak poskładał? Przecież to jest papier tak poskładany. To jest takie origami. Poskładany jeden papier w drugi. I to jakoś później właśnie otwierają i to... What? Zawsze chciałem takie coś zrobić i nie wiedziałem jak. What the fuck? No ja się... Serio to jest takie, spróbuj się nie satysfakcjonować. Gościu, normalnie. Jak wy zrobiliście taki szok, takie what? To zostawcie łapkę w górę. Fajnie by było. To gdzieś widziałem, taki deszcz spadający w rytm. Takie nutki leciały, nie? Ha, ojeju, ale mu wygodnie. Jaki słodziak. Normalnie, gościu, jaki słodziak. Co za kulki? Co za kręgle? Nie no, kręgle to nie... To chyba robią te kule armatnie. Podobne. Do kuli armatnich. Kule armatnie. To wygląda jak kule jakieś. Dobra, ziomki, to by było na tyle, więc jeżeli chcecie więcej takich... Tak jakby takich reaction video na te właśnie filmy, to zostawcie dużo łapę w górę. Nie będę wam mówił ile, ale zostawcie łapę w górę, bo ja i tak będę wrzucał filmy co dwa dni. I pamiętajcie, żeby zobaczyć ankietę, jaki film następny, bo to od was zależy. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podoba ta seria, piszcie mi komentarze i napiszcie, czy wy też byliście w szoku i napiszcie na przykład minutę filmu, w którym na przykład co was szokowało i w ogóle. I pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, bo to jest ten, i jeszcze kliknijcie dzwonka, żeby widzieć wszystkie moje filmy. I mam nadzieję, że będziecie bardzo aktywni, bo nie wiem, może kiedyś się pobawię, że pierwsze są komentarze, będę wrzucał do filmu, więc możecie też mi napisać, czy to fajny pomysł w ogóle, bo ja kurde nie potrafię się wysłowić, więc może czas kończyć. Na razie, do kolejnego filmu. Bang! No, cześć!